kochani, witam Was przeserdecznie w kolejnym vlogu. Zazwyczaj zaczynam vloga od pokazania Wam śniadania, ale dzisiaj po prostu w połowie dnia olśniło mnie, że chcę nakręcić vloga, także jak widzicie, ja to jestem po prostu vlogerka numer jeden, zawsze zorganizowana, zawsze przygotowana. Ale nieważne, przynajmniej nic nie jest ustawione, wszystko jest prawdziwe na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy niedzielę i mamy przed sobą pracę, no nie mogą być ogrodowe, prace tarasowe. Markus już walczy za oknem, ja zaraz idę mu pomóc. Zobaczymy, jak ten dzień dalej się potoczy. Musimy dzisiaj jeszcze w każdym razie iść do Rossmana i wydrukować nasze zdjęcia do sypialni, ponieważ chcemy stworzyć taką właśnie własną, kreatywną ścianę w sypialni z naszymi zdjęciami. Wczoraj kupiliśmy właśnie parę rzeczy w IKEA, które zaraz Wam też pokażę. I co? Nie wiem, czy widzicie, ale jestem troszeczkę jeszcze opuchnięta. Historię właśnie tej oto opuchlizny opowiem Wam później, także zostańcie ze mną. To jesteśmy naprawdę takie dwie sierotki. Jak widzicie, już wszystko przygotowaliśmy tutaj. Prace tarasowe już się zaczęły pełną gębą. A tu proszę, okazało się, że kamienie, które kupiliśmy, są po prostu zbyt duże. Także musimy je wymienić. Dzisiaj jest to prawda niedziela handlowa, ale sklep, w którym właśnie kupiliśmy te kamienie, jest dzisiaj zamknięty. Także mamy pecha, musimy odłożyć nasze prace po prostu. No później. Was is that problem? Yeah, you know, it's my telephone. Was is that problem? Pokażę Wam szybko, co wczoraj zakupiliśmy w IKEA. Dużo tego, słuchajcie, nie ma. Są tu tylko takie pojedyncze dekoracje właśnie na naszą sypialnianą ścianę. Tą ścianę Wam również zaraz pokażę. To możecie sobie wyobrazić, o co mi mniej więcej chodzi. I słuchajcie, na pierwszy rzut przepiękny obrazek. Obrazek nie był zakupiony w IKEA, tylko w sklepie Skonto. Za 7,99, czyli po prostu prawie że za darmo. I zobaczcie. To jest Tinkerbell dzwoneczek. Ja po prostu zakochałam się w tym obrazie. Jeżeli mnie dłużej oglądacie, to wiecie, że jestem czasami bardzo, bardzo dziecinna. I kocham dzwoneczka. Dlatego nie mogłam po prostu obejść obojętnie obok tego obrazu. Tym bardziej, że kosztował jedyne 8 euro. I wydaje mi się, że będzie właśnie wspaniale pasował do naszej sypialni. Nada tam takiego właśnie lekko magicznego nastroju. Także moim zdaniem super. I tutaj zakupiliśmy już w IKEA ramki do zdjęć. My chcemy zrobić właśnie naszej ścianie taki miszmasz z różnymi ramkami, obrazami. Tutaj mam jeszcze zegar, który też Wam zaraz pokażę. No i same ramki wyglądają tak. Tutaj kupiliśmy trzy czarne ramki. Każda ramka ma, jak widzicie, inną wielkość. I tutaj mam jeszcze trzy białe ramki. I do tego, słuchajcie, kupiliśmy jeszcze taki oto uroczy mały zegarek, który również zawiśnie na tej samej ścianie. Słuchajcie, my się właściwie wybraliśmy wczoraj w podróż po sklepach meblowych, również po IKEA, w takim celu, że chcieliśmy kupić dwa dywany. Dywan do naszego małego pokoju i dywan tutaj do salonu, ponieważ jeżeli mnie dłużej oglądacie, to wiecie, dostałam na święta robota podłogowego, który jest swoją drogą rewelacyjny, ale niestety minus jest taki, że on nie wchodzi na dywany, nie czyści dywanów. I my właśnie myśleliśmy, że jest to wina naszych dywanów, ponieważ są one nieco właśnie takie włochate, grube. Dlatego kupiliśmy wczoraj dwa płaskie, nie tak włochate, nie tak piękne, puszyste, ale wiecie, chcieliśmy sobie zaoszczędzić troszeczkę pracy, chcieliśmy po prostu się wyręczyć robotem, który za nas by właśnie sprzątał i odkurzał dywany. No ale niestety rozłożyliśmy je w domu i wypróbowaliśmy nasz odkurzacz. Niestety nasz plan się nie powiódł, gdyż nasz odkurzacz nie chciał sprzątać również płaskich dywanów. Także szkoda, pojechaliśmy z powrotem do IKEA, chcieliśmy je właśnie wymienić
na, wiecie, takie ładniejsze, puchate dywany. Bo wiecie, jak odkurzać tak czy siak ich nie chcę sprzątać, to już sobie pomyśleliśmy, że kupimy takie, wiecie, porządne, piękne, puchate dywany. No ale nic nie znaleźliśmy. Nic nie znaleźliśmy w naszym rozmiarze przede wszystkim, także byłam nieco rozczarowana. Wróciliśmy bez dywaników, ale spróbujemy w przyszły weekend. Także trzymajcie kciuki, że uda nam się po prostu odnaleźć, kupić dywany naszych marzeń. A to jest, kochani, właśnie ta pusta sypialniana ściana, którą chcemy udekorować. Jak nam się dzisiaj to uda, to Wam pokażę. Jak nie, to zobaczycie na pewno następnym razem. Także nic się nie martwcie. Jak widzicie, mam tutaj dużo miejsca, żeby zawieszać różne przepiękne rzeczy. Zobaczcie, przyszedł do mnie Glossy Box, także wspaniała niespodzianka dnia. Przyniosła mi go właśnie sąsiadka, która była tak miła i wczoraj właśnie odebrała dla mnie pakiet. Takie ładne pudełko z piękną mi bestią. No to jest, słuchajcie, po prostu coś dla mnie, zobaczcie. No piękne jest. Na pewno na coś mi się jeszcze przyda, na pewno go nie wyrzucę. A a propos pięknej bestii, dajcie znać, czy byliście na tym w kinie. Ja byłam i powiem Wam, że płakałam, ale ja na wszystkim płaczę, także po prostu mną się nie powinniście przejmować. Bardzo mi się podobał ten film. Co prawda bardzo dużo było śpiewu, co na przykład mojego partnera nieco irytowało, ale wiadomo, jest Disney, jest śpiew, także nie ma co narzekać. Dajcie koniecznie znać, jakie jest Wasze zdanie na temat tego filmu. A teraz przechodzimy do otwierania Glossy Boxa. Zobaczcie! Belle i Bestia. No ślicznie to zrobili. Jeszcze nie zobaczę, co jest właśnie w tej ulotce, bo chcę mieć niespodziankę. Ta-da! I tak wyglądają kosmetyki. Może, słuchajcie, przystawię kamerę, żebyście mogli zobaczyć moją twarz. I słuchajcie, pierwszy produkt, który najbardziej mi się tutaj rzuca teraz w oczy, to Cetaphil. Proszę bardzo. I to jest nawilżający krem do twarzy, chyba na dzień. Nie jest napisane, czy na dzień, czy na noc. Mamy tutaj 85 gram. I krem wygląda tak. W takiej, wiecie, wygodnej tubeczce. Także bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że załączyli krem. Bo właśnie mieliśmy z Markusem wybierać się do Rossmana i kupić sobie krem do twarzy. Bo nasz nam się skończył. Także po prostu Glossy Box czytał w moich myślach. Bardzo udany produkt. Jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi. I tutaj nie wspomniałam, krem jest przeznaczony do suchej i wrażliwej skóry. Proszę bardzo. I tutaj kolejny produkt, który mi się rzuca w oczy, jest to Bare Minerals. Proszę bardzo. I to jest chyba puder. Puder Foundation, 1 gram mamy tutaj, próbka. Mój kolor to Natural 11. Ale słodkie, zobaczcie. Taki miniaturowy puder. I tutaj jest gąbeczka wyłączona. No po prostu sweet. Powiem Wam, że do torebki no rewelacja. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Na pewno wypróbuję, bo słuchajcie, słyszałam naprawdę wiele, wiele dobrego właśnie o produktach Bare Minerals. Ale nigdy nie wypróbowałam. Miałam chyba konturówkę do ust kiedyś i to wszystko. Widzę, że konsystencja pudru jest taka lekko kremowa, kryjąca. No w końcu jest to puder foundation, także jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Chętnie wypróbuję. Proszę bardzo. I tutaj kolejna rzecz, która mi się rzuca w oczy, to jest też chyba opakowanie pełnowymiarowe, tak samo jak ten krem. I to jest Brow Wax Strips. Czyli z tego, co mi się wydaje, paski do depilacji brwi. Enthaarungsstreifen für Augen. Tak, to są, słuchajcie, takie paski depilujące. Pierwszy raz widzę coś takiego. Dajcie znać, jeżeli coś takiego znacie, używacie. Nie wiem, jak to ma funkcjonować. Ja na co dzień używam normalnej, nadzwyczajnej na świecie pincety, także nie wiem, czy ja w ogóle sobie z tym poradzę, ale chętnie bym coś takiego tu próbowała. Zobaczcie, tutaj są takie paski i instrukcja obsługi. To jeszcze jest chyba
Włosk? Nie wiem, będę musiała przeczytać, jak to wszystko funkcjonuje. Produkt bardzo ciekawy, no ale zobaczymy, jak się sprawdzi w praktyce. Także paski. I tutaj mamy maseczkę do twarzy, peel-off maskę. To są dwie takie saszetki, jedna zawiera 10 ml. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze jest zamączony lakier do paznokci. Ale powiem Wam, że z lakierami to przesadzają. W każdym Glossy Boxie mam lakier do paznokci, a ja lakierów nie za bardzo potrzebuję, ponieważ mam żelowe pazury. No ale trudno. Nasze zdjęcia w końcu zawisły. Zawiesiliśmy je wspólnymi siłami. Tak to się prezentuje. Moim zdaniem wygląda to przeuroczo. Zobaczcie. Ale to oczywiście jeszcze nie jest koniec. To jest dopiero początek. Tutaj oczywiście mamy jeszcze dużo, dużo miejsca i tutaj będą wisiały kolejne zdjęcia. Także stworzymy z tego takie nasze małe arcydzieło. Jak już wszystko będzie skończone. Także dajcie znać, jak podoba Wam się nasza ściana ze zdjęciami. Słuchajcie, kochani, mamy do Was małe pytanie. Cały czas się zastanawiamy, czy zawiesić ten oto, w cudzysłowie, obraz. To jest pudełko z Glossy Boxa, które Wam uprzednio pokazywałam. I się właśnie zastanawiamy, czy wkomponować to w naszą sypialnią ścianę, czy też nie. Także dajcie znać, co o tym sądzicie, czy wygląda to kiczowato, czy wygląda to może stylowo. Także zobaczymy, jakie będą odpowiedzi. Czekamy na Wasze zdanie, na Waszą pomoc. Dziękujemy z góry. Cześć kochani, na początku filmu zapowiedziałam, że opowiem Wam troszeczkę więcej o mojej już znikającej opuchliźnie. Także teraz przed Wami dalsza historia zębowa, o której wspominam już w moim poprzednim vlogu. Także jeśli go jeszcze nie widzieliście, podlinkuję Wam oczywiście na dole. A teraz przechodzę do dalszej historii. Słuchajcie, jeżeli oglądaliście właśnie mój vlog, to wiecie, że miałam ostatnio wyrywane ósemki. Ten zabieg przeszłam naprawdę w porządku w porównaniu do poprzedniego zabiegu, który odbył się ponad 3 lata temu. Ale słuchajcie, poszłam na ściągnięcie szwów i lekarka mówi do mnie, no jak Pani będzie przygotowana już psychicznie, jak Pani chłonie po tej pierwszej operacji, to proszę się zgłosić na operację drugiej strony. No ja myślałam, że kobiecie coś pomyliło, ponieważ tutaj ósemki mam już usunięte. No ale wzięłam mi one na stronę, pokazała mi zdjęcie rentgenowskie i okazało się, słuchajcie, że mam w mojej szczęce tutaj w prawej stronie kawałek metalu, który lekarz po prostu zostawił podczas nieudanej operacji wyrywania ósemek ponad 3 lata temu, jak już wspomniałam. Po prostu ułamało mu się to urządzenie do porowania, no i zaszył je po prostu sobie w mojej szczęce, także nie tylko uszkodził mi szczękę, ale również zaszył mi po prostu metal, czyli ciało obce w moim ciele. No i słuchajcie, jak ja to słyszałam, to nogi mi się znowu gięły. Mówię, no super, tutaj już mi się wszystko zagoiło, to teraz czas na drugą stronę. I w ogóle w głowie mi się nie mieści, że lekarz zaszył mi kawałek metalu w szczęce. Także słuchajcie, chcąc nie chcąc, musiałam podjąć się kolejnej operacji. Operacja odbyła się 4 dni temu, byłam na zwolnieniu 3 dni.
Teraz mogę już normalnie mówić. Wcześniej było to niestety utrudnione, byłam też bardzo opuchnięta. No ale teraz wszystko wraca do normy. Operacja sama w sobie, to znaczy operacja, zabieg sam w sobie nie był zbytnio przyjemny. Tak samo jak wyrywanie ósemek, no ale mam to już dzięki Bogu za sobą. Oczywiście podjęliśmy odpowiednie działania dotyczące właśnie tej niefortunnej sprawy, także no zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie właśnie finał. W każdym razie mówię Wam, takich doświadczeń dentystycznych nikomu nie życzę. I słuchajcie, śmiałam się do Markusa, że teraz to ja już wiem, dlaczego zawsze pipczałam, jak przechodziłam przez tą bramę na lotnisku, dlaczego zawsze brama robiła pip, 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 pip. Teraz już wiem, jak ma się, słuchajcie, metal w szczęce, to siłą rzeczy się będzie pipczeć. Okej, słodziaki, pora zakończyć tego vloga. Mamy już późny wieczór. My jeszcze obejrzymy sobie kolejne odcinki Twilight Zone. Nie wiem, czy znacie ten serial. To jest bardzo stary amerykański serial. Pierwszy odcinek był nakręcony w 1900... Drajon 50, Markus? 58. Musiałam się spytać mojego mądrego chłopaka. Narzeczonego, przepraszam. Pierwszy odcinek był nakręcony w 1958 roku. Serial ten jest w kolorze czarno-białym. Tutaj możecie zobaczyć z tyłu. I słuchajcie, Markus już wcześniej znał ten serial. Ja go poznałam, jak byliśmy na Florydzie na urlopie i się zakochałam, ponieważ ja uwielbiam filmy grozy. Twilight Zone to jest taka mieszanka kiczu, grozy i też fascynacji właśnie tymi dawnymi czasami. Także naprawdę serdecznie Wam polecam, jeżeli również lubicie kino grozy. Sein Name ist King 9, B-25, ein Bomber aus dem 12. Luftgeschwader.